To będzie słychać? Zaznaczam na wstępie, że stres do potęgi rentry. Witam serdecznie. Ale tak, dostojni goście, wielce szanowana rodzinko. Jest nam niezmiernie miło, że na tak ważną uroczystość tyle osób nas swoją obecnością zaszczyciło. Spotkanie nasze to wielka, ważna chwila, bo spotkać bliskiego i przyjaciela zaraz serce i minka się rozweselą. Mimo troski, kłopotów, z którymi każdy z nas na co dzień się spotyka, to przy takim spotkaniu inaczej serduszko tyka. Każdemu z nas serduszko inaczej bije, mając świadomość, że w miarę dobrze się czuje i jeszcze żyje. To ostatnie słowo każdy musi mieć świadomości, a szczególnie my, jubilaci, bo do lecia naszego dodajemy przynajmniej połowę życia waszego. Do jubilatów zaliczam i serdecznie z moją małżonką witam na samym wstępie Bernatkę, szanowaną i lubianą sąsiadkę. Siebie i kochaną małżonkę. Najprostszą z siostrunię Teresę, inaczej Reniusię. Drogim sercom naszym Stefana i Gienie, którzy w tym roku będą pełnymi jubilatami. Gratulujemy i życzymy zdrowia. Miłą Elżbietę zwaną Lalkę, miłą Krysię i Janka. Juniorów, wspaniałe pokolenie. Iwona i Jacek, Tomek i Agnieszka. Ania i Grzegorz. Marcin. Urszula, Józef, Gromiale, Zepek. Monika i Rafał. Agnieszka i Tomek. Maksymilian, zdrowiany Maksiu Joanna, Krzysiek i Agnieszka, Joanna i Piotr. Dzieci kochane i najdroższe, nasze wnuki, Szymon i Alicja i Wiktoria, Kacper i Zuzia, Ola i Maja, Michał, Mateusz, Julka, Emilka i Zosia. Hanie i Kasię. Kasię. Witam Kasię serdecznie i witam Hanie też bardzo serdecznie. Kochani, tyle część oficjalna, teraz będzie część kameralna. Myślę, że każde miejsce na tej sali w miarę upływającego czasu zbliży nas, a nie oddali. Zapewne zbliżone będą serca, wzrok, a nawet ich usta. Aby wykorzystać to kameralne spotkanie, mamy coś wiedzieć o dzisiejszym programie. W programie godzina 14, obiad, menu z obsługą uzgodnione i przez panią pedagog technologii życzenia zatwierdzone. Żywimy. Po obiedzie, jeżeli będzie czas, spacer do groty Matki Bożej z Lourdes. Warunek, trudno gościom stawiać warunek, ale żeby był dalszy poczęstunek, musimy przejechać 2 kilometry w górę, na Bocheniec pod kościółek świętej Anny, w którym będziemy uczestniczyć w ofierze Pana, chwilami klęcząc na kolanach. W kwestii formalnej, aby nie rozpytywać po kościele, powagę i nastrój tej liturgii podkreślą organy. Przed wiekiem nastrojone będą rękami Szymonka uruchomione, a skrzypki Alusi B.
będą wzmocnione. Dzięki, pięknie pozdrawiam wszystkich. Brawo! Mamy taki fajny liścik, nie wiem, ale to może przyniesiemy później. Dostanie życzenia, warto je przeczytać. Ale to jest to później. Tak, chodź. Żeby nam nie brakło rozumu. Cały świat śpiewa tę pieśń, Panek naszym Bóg. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. W pełni wiary i zbawiennej czci spójrzmy na ołtarz, gdzie za chwilę Jezus złoży Ojcu Niebieskiemu ofiarę przebłagalną za nasze grzechy oraz nakarmi nas chlebem eucharystycznym. Prośmy więc Pana Boga, aby oczyścił nasze dusze na to radosne spotkanie. Tę mszę świętą ofiaruję w intencji jubilatów Marii Zbigniewa Cetnarowicz, którzy dziękują dzisiaj Panu Bogu za piękne, wspólne życie małżeńskie i rodzinne. Gratulujemy im tego święta, tej uroczystości i prosimy, by dalej, w dalszym życiu Maryja ta z Lourdes, a zarazem Święta Anna, która króluje tu na tym wzgórzu boheńskim, wspierała was dalej w dalszym życiu, w zdrowiu, w radości, wzajemnej pomocy. Niech te intencje przyświecają nam, mając przed oczyma tych, którzy właśnie obchodzą ten jubileusz. A teraz przeprośmy Pana Boga za nasze życie. Wszechmogący,
Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.
Bardzo Ci dziękujemy. Dziękujemy. Pozdrawiam wszystkich, kogo tam lubisz. Dużo zdrowia. Dzięki serdecznie. Zdrowia. 100 lat życia. Dziękuję. Więcej. Naszego kontaktu. Dzięki, dzięki, dzięki. Życzenia, kwiaty najwyżej, a nie. Potrzebne ci wszystko. Żonka. Żonka. Kolejny zdrowy, 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 dużo słońca. Cieszę się. Kolejny. Wyżej, dobra? Albo Szymon. Dużo, bo się za... Dużo, dużo, dużo. Zdrowia. Zapraszam. Jest, jeszcze coś. A, kolejny. A on cię nie lubi całować. A zwłaszcza kobieta. Życzę wam kolejnych dalszych wspaniałości, takich słodkości, tak macie wszystko. Kolejnych wspaniałych wam wspaniałości, miłości. Dziękuję ci. Cieszę się, bo to mnie zapominam. Ale myślami jest. Cieszę się, ciociu. Kolejnych zdrowiu. Od nas wszystkich zdrowia i miłości, uśmiechu i wytrwałości od nas wszystkich, wszystkiego, 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 wszystkiego dobrego, to są drobiazgi. Słuchajcie, ja wam życzenia napisałam, są jak chcecie, to sobie odczytajcie. Kwiaty są z mojego ogrodu, mojego. Marzy mi się sadzonka, ja z tego ja kiedyś zrobię. Bo to są pierwsze kwiatowe. A to jest moje namalowanie, ale to super. To mamy kolekcję jedną. Ładne są, przepiękne. I rysy, super. To tak samo. Ludzie, no to jest niesamowita sprawa. Wszystko wspólne. Wszystkiego dobrego. Ale też się cieszymy się, że tak się robi. Ale to śmiechowe, ale to są śmiechowe. Wiecie, no bo ja was w końcu nie wycałowałam. No wiesz, ja czekam. Ja też jubilator. Szerokiej drogi, żebyście się ościsku nie robili na palcach, żebyśmy chcieli ci. Znowu do cena doszło. Dziękuję. Wielki Bóg zapłaci człowieku. Pocałuj ciocię, przyszło. Dzięki serdecznie, dzięki. Ciociu, dużo zdrowia, szczęścia, jeszcze spełnienia marzeń. Czekamy na następne swoje. Zaprzeniam, Ciociu.
bardzo. Wzruszenie. Zdrowa. Tak, już czuję. Tak, tak. Jeszcze raz. Wszystkiego co najlepsze, najpiękniejsze. I najlepsze. Cóż fajnie. Będziemy sobie przesyłać tam coś nieraz. Będziemy przesyłać. W kontakcie jesteśmy cały czas. No i właśnie tak żeśmy to też ułożyli, jak pozwolicie, to przeczytamy. To jest to. No to najpierw wam, jak będziecie chcieli coś. To jest to miejsce i to był ten czas, gdy Bóg przed półwieczem połączył was. Tu święty Andrzej zerkał z ołtarza, bo taka chwila raz tylko się zdarza. Dłonie splecione, dwa krążki złote. Od tej chwili na teraz i od teraz na potem. Na złe i na dobre, w chorobie, w radości. W chwilach wielkich uniesień, ale i w dniach złości. Dni szybko mijają, czas prędko ucieka. Do morza już wpadła niejedna rzeka, niejedna gwiazda się wypaliła. A w was ciągle radość, a w was ciągle siła. Te same ręce, choć trochę zmarszczone. To samo spojrzenie, choć nieco zamglone. To samo serce, choć bardziej gorące. Dziś po tylu latach mocniej kochające. Super, super. Rodzice też pozdrawiają. Jeszcze chcieliśmy jednych jubilatów. Proszę, Nigdy nie zagaśnie, jak się w sędziu pomyślności, świeci jak najjaśniej. Zdrowiu szczęściu pomyślności, świeci jak najjaśniej. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyją nam. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyją nam. Niech żyją nam, niech żyją nam. Zdrowiu szczęściu pomyślności, niechaj żyją nam. Niech żyją nam, niech żyją nam. Zdrowiu szczęściu pomyślności, niechaj żyją nam. I jeszcze raz. 100 lat, 100 lat, niech żyją nam. 100 lat, 100 lat, 100 lat, niech żyją nam. I jeszcze jeden, i jeszcze raz. 100 lat, 100 lat, niech żyją nam. 100 lat, 100 lat, 100 lat, niech żyją nam. Dziękujemy! Zdrowia, wasze zdrowie. Bardzo proszę kieliszki zabrać ze sobą na miejsce. Nie tuczamy, ale nie rzucamy. Ale nie rzucamy. Nie rzucamy. Niech żyją nam, niech żyją długie lata, a
anioł stróż, biały tuż, niechaj mi wieniec splata. Dzięki za solo. No, 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyją, żyją nam. Niech żyją nam. Nigdy nie zagaśnie, nigdy nie zagaśnie, jak się z nami nie napiją, napiją się właśnie, jak się z nami nie napiją, napiją. Zawsze razem, wspólne dni, miesiące, lata, radość, szczęście, czasem smutek, miłość, która wszystko zblata. Wielka siła i potrzeba, zapał, który pokazuje, jak wygląda szczęście w życiu. Jak to szczęście się buduje, wasz Szymonek, szacunek i cierpliwość wychowały pokolenia. Jak zachować się uczyły w chwilach ciszy i zwątpienia. Dzisiaj dumniej być możecie, że swej pracy, swej wartości, wielka dla was sił, mówię silnym, płynie wielka rzeka pomyślności. No przepraszam, bo to jest tak pisane sobie. Ale bardzo ładnie. No bardzo ładnie, może jeszcze raz. A może ktoś przeczyta? Nie, przeczytam to. Dzisiaj dumni być możecie ze swej pracy, swej wartości, wielkim dla was silnym nurtem płynie rzeka pomyślności. O. Wszelkiego najlepszego, Wasia 50 lat i tak dalej. To jest jeden. A teraz drugi, ale ja bym prosił, żeby autorka tego poematu przeczytała.
autorka, żeby przeczytała, to ja nie będę się żądał, bo to naprawdę wszystko. Czy byśmy tak postanowili przypomnieć to miejsce? I... A, do kościół w Polsce? Tak, właśnie. I tak jeszcze dołączyliśmy kilka słów do tego obrazu. To jest to miejsce i to był ten czas, gdy Bóg przed półwieczem połączył was. Tu święty Andrzej zerkał z ołtarza, bo taka chwila raz tylko się zdarza. Dłonie splecione, dwa krążki złote. Od tej chwili na teraz i od teraz na potem. Na złe i na dobre, w chorobie, w radości, w chwilach wielkich uniesień, ale i w dniach złości. Dni szybko mijają, czas prędko ucieka. Do morza już wpadła niejedna rzeka. Nie jednak gwiazda się wypaliła, a was ciągle radość, a was ciągle siła. Te same ręce, choć trochę zmarszczone, to samo spojrzenie, choć nieco zamglone. To samo serce, choć bardziej gorące, dziś po tylu latach mocniej kochające. Dzięki. To miejsce, to ja może przypomnę okoliczności. Ponieważ uroczystość jest bardzo wzniosła, to tak to znaczy. Porąbko, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie, ile cię trzeba cenić, ten się tylko dowie, kto mieszka w Krakowie. Dziś losy dwojga ludzi w zdrowiu, w chorobie, widzę i opisuję, bo ich ślub przypominamy sobie. Tak jak 5 lat temu znów się tu spotykamy, bo i też okazję niepośrednio mamy. Oto Maria i Zbigniew Cetnerowiczowie 50. rocznicę ślubu mają dziś na głowie. Jak się kiedyś poznali, dlaczego się wybrali, na opowieść o tym czasu mi byście nie dali. Bo historia to długa, długo wstecz wydarzona, w tych tu pięknych okolicach była umiejscowiona. Dość powiedzieć, że Marysia na rowerze jeżdżąc do Cetnara dojeżdżała, nie dysząc, nie sapiąc, gdzie młody Zbyszek pracą w polu się trudził, czym słuszny zachwyt ukłuł ci pięknym spóźnym. Później młodzi znaleźli się w Krakowie, gdzie poznali przyjaciół i sąsiadów w całym rowie. Zbyszek w kucie szybko dobrą pracę złapał, gdzie lat kilka pozycji majstra się dochrapa. Z kolei Marysia, nie porzucając miejskiego zajęcia, w Balicach zaczęła wyglądać kurczęcia. Codziennie wiele kilometrów dojeżdżała i głupio przyznać, czasem w autobusie spała. Po pracy oboje niemało mieli, zwłaszcza, że szybko dzieci przytuliły się do ich płaszcza. Najpierw była Iwonka. 2 lata po ślubie, tu na sepogłacze, tu w nosku po dubie, a 1 lat później Tomek, mały rozrabiaka, podkradał cukierki z mamusi plecaka. I tak sobie żyli, miał rok za rokiem, a dzieci zaczęły wymykać się bokiem. I tak najpierw Jacek zawitał w domu progi, przynosząc ze sobą 2 ruskie pierogi, potem zaś Agnieszka się u nas pojawiła i od 2008 z Tomkiem na dywizjonu żyła. I wreszcie czas nadszedł na nas, na wnuczęta. Choć narodzin swoich nikt z nas nie pamięta, to zawsze z nami byli babcia oraz dziadek. I po dziś dzień są z nami na stałe. I choć wolno lub szybko życie sobie kroczy, to nasz dziadek wciąż z babcią się droczy. I choć często narzeka na swoją Marynkę, to rozstać się z nią nie chce ani na chwilę. Czy to na działkę, czy znów do uciska, to wszędzie, gdzie niebieska skala błyska, dziadek bez babci nawet się nie ruszy, jak dawno temu dusza przy duszy. I choć narzeka, że wciąż zmęczony, nieradko na cały świat wkurzony, to babcia słucha, stawia ucha, szczęśliwie nie jest od tego głucha. Bo gdyby tak było, któż by się wstrzymał, gdy u wnucząt na buzi jest paśna mina? Kto by w dom przyjął, obiad przystawił, a w roku szkolnym pokój mi zostawił? Tak więc żyjemy raz smutno, raz wesoło, a Zbyszek z Marysią wspierają wszystkich wokoło. Bez was nic byśmy nie zrobili, bo zawsze każdemu brakuje tej chwili, którą wy nas obdarzacie, gdy sił brakuje. I wtedy każdy od razu raźnie się poczuje. Dziękujemy wam za to, za uśmiech i wsparcie, którymi każdego obdarzacie uparcie. Za to, że zawsze można na was liczyć, że nigdy od was nie odejdziecie z niczym. Za to, że jesteście, bo jest to tak ważne.
I więc teraz wszyscy dadzą wam brawa pokaźne. Teraz wasza produkcja. A, jeszcze stop. Halo, halo, bo tu była inicjatywa, życie nie było, żebyśmy cokolwiek powiedzieli przed 50 lat. A że Maryka ma dużo lepszą pamięć, więc proszę bardzo. Ja z koronki. Banka na dole tu też. Tak jak teraz moda jest. I nie ma, że chciałam to powtórzyć. Tylko się nie zmieściłam. Na głowie miałam wianuszek i miałam krótką krótki welon, tak, bo pani w ręku. To były białe goździki, bardzo modne wtedy. No i nadchodzi, teraz moda też, z tego co widzę. Pogoda była, troszkę zaczęło kropić, ale to chyba po to, żeby nas tak. Chyba wzmocnić. Był z tym, że droga dojścia do kościoła była posypana takimi kamieniami, bo chyba coś robili z tą drogą. Chcieli ją polepszyć, nawet nie zdążyli na lat. I tak żeśmy chodzili po tych... Jechałaś czy szłaś na nogach? No, na nogach poszliśmy. Na nogach wyszli? Nie, na nogach my zasuwali. Z domu? Tak. Wiem, że mi to trudno. Bo szpileczki były. No ale ja zapytałam. Czekajcie, no i co? Do kościółka się przyszli. Ksiądz Zatorski nas pobłogosławił bardzo. Mnie znał, więc mi bardzo dużo dobra życzył. Zbyszy był bardzo miły. Bardzo serdecznie, po rękę prowadził i trzeba było obejść ołtarz. I Zbysiu szybciutko wstał i podszedł do mnie, żeby mi podać rękę. A ksiądz mówi, zostaw ją, ona wstanie. Taki był uprzejmy. A teraz jakoś... Nie widzieliście bez przerwy pod rękę. No co to jest? Mariko, a dużo było gości? Bardzo. Teraz 80. A przyjęcie było w domu? Przyjęcie było... U mnie w domu. Była piękna scena na zewnątrz, byli wujkowie. I bracia moi robili scenę, bo to było na zewnątrz. Zbijane tam. Zbijane z tego kościoła. Ale na biało też myślicie? Nie. Nie było. Tylko to najgorsze było, ale bardzo szczęśliwie się skończyło, bo jeden motocykl w okolicy, jaki był porąbka i dębno, przejechał z kierowca tym motocyklem i go policja złapała. Mieliśmy troszkę kłopotów, ale wszystko się mu udało. To był jeden z motocykl jechał na nim. Ale słuchaj, wódka była taka robiona ze spirytusu. Nie, ze spirytusu. Robiona, absolutnie cukier przepalany ze spirytusu. Wszystko było fajnie, no gile. Nie, z tym, że ławki były takie zbite, stoły też. Bo wszystko było, dom, który dzisiaj tak wygląda, jak pięknie wygląda, to wtedy był w surowym stanie. Było jeszcze pusto, coś tam, nie wiem. Nie mieszkali, ale było dużo przestrzeni. Nie były takie medle jak dzisiaj, jak skurzyny. Wszystko było. W orkiestrach, wszystko było zgrane. Naprawdę. A najbardziej pamiętam o świętej pamięci, prawda, męża
Danusi siostry, na świętej pamięci, który naprawdę nas na tym weselu tak rozbawiał, czasami podrzucał, pośmiał się, pożartował. Nie mu tam nie wiem, będzie inny, najdalej. Tyle, co możemy powiedzieć, Krysiu. No bo o do dziś dnia co? Do dziś dnia co? Co mamy do dziś? Dwa komplety do kawy. Mam do tej pory także 12 całych. Przyjmuję gości i jeden na kryciu. Następnie goście w sztuczce. Ręczniki. Żelazka. Żelazka jeden, dwa. Nie wiem, czy żelazka. Tak, ale były i dwa nakrycia. Ja nie wiem, czy ty byś, kochanie, pamiętał, co byś wydarzył. Czy ciocia Krycia pamiętać, co ona się chce pytać? I piękny obraz, święty obraz. Piękny obraz święty Matki Boskiej. I ostrobraz. Ten, który do tej pory. Do tej pory to mamy. A wiesz od kogo? Od mamy. Teściowej. No, od rodziców. To ja wam jeszcze muszę coś powiedzieć. No, proszę. Krycia, proszę bardzo. To ja wam jeszcze muszę coś powiedzieć. Ja mam 15 lat, jak oni brali ślub i pamiętam najbardziej to, jak były błogosławiny, to tak strasznie płakałam, że mi Zbysia z domu zabiła. To kto jeszcze coś pamięta? Proszę sobie przypomnieć. Ciocia Gienia. Ciocia. Jedna ciocia, druga ciocia. Ciocia Ela. Ale kiedyś głowę stracił wśród przepięknych brzegów mórz, piękną szprotkę tam zobaczył, no po prostu kociak cud. Każde dzwonko w śledziu drgało, pędził za nią niby wiatr. Nagle coś go opętało i do sieci biedak wpadł. Hej, hej, o hej, bez damy tej, bo ona poszła, bo ona, aha, bo ona poszła w świat. Romantyczny wybryk śledzia nic dobrego nie dał mu. Teraz w beczce sobie tego morał poglądowy, jak na dłoni możesz mieć. Ty dla szprotki nie trać młody, ty przy żonie lepiej.